Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Majewski, a to są interesy o książce This United Nations Pióra Petera Zajana. To jest jego trzecia książka o dwóch pierwszych, już Wam opowiadałem przy okazji wcześniejszych odcinków, a pomimo premiery w marcu 2020 roku, książka nie została przetłumaczona. Jeszcze na polski, więc tłumaczenie są moje. Przeczytałem ją jako pierwszą pozycję tego autora w kwietniu 2020 i zaraz po niej, w przerażeniu, również wywołanym restrukturyzacją Kazbek i turbulencjami, przez które przechodził świat, rzuciłem się na dwie pierwsze. Właśnie tak, jak już mówiłem. Ale dlaczego ta książka mnie przeraziła? No z podobnych powodów, co dwie poprzednie, przeraziły mnie później. Tylko ta przeraziła mnie bardziej. Zajan opowiada gospodarczy krajobraz teraźniejszości i przepowiada z niego przyszłość z użyciem danych demograficznych, logiki i geografii. No i często kurczę trafia. Co gorsza, trafia pisząc przed lockdownami. I nie dlatego, że przewidział zarazę, tylko dlatego, że zaraza i nasza na nią reakcja tylko przyspieszyła to, co przepowiadał. Ale zanim o tym posłuchajcie, od czego to wszystko się zaczęło. U schyłku ostatniego tysiąclecia znalazłem się w momencie przejściowym. Zaraz po Bożym Narodzeniu w 1999 rzuciłem swój związek, pracę i życie w Waszyngtonie. Załadowałem wszystko, co posiadałem do rozklekotanego suwa i wyruszyłem, by zacząć od nowa w Austin, w Teksasie. 10 stycznia 2000 roku byłem nowym, błyszczącym pracownikiem w firmie Stratfor, która wówczas zajmowała się analizami mediów i geopolityki. Mój nowy szef był niezłym agentem. Matt Baker był kulą przesiąkniętego kofeiną zatroskania i pasji. Miał też ostrą osobowość, emanującą szczegółową wiedzą, nie opiniami, wiedzą na temat Europy, Rosji, Chin, Turcji itd. Dalej. Ponieważ moja ostatnia praca w Waszyngtonie obejmowała sporo europejskiej Rosji, Chin i Turcji, też miałem coś do dodania. Matt i ja ścieraliśmy się otwarcie, jadowicie i często. No i jednym z obszarów sporu dwóch panów była ewolucja porządku międzynarodowego. Zayan mówił, że porządek przetrwa, bo jego upadek jest nieopłacalny. A ponieważ ludzie i narody postępują zgodnie ze swoimi interesami, to porządek będzie musiał trwać. Matt był zdania, że ważniejsze jest to, że Amerykanie chcą, żeby porządek trwał. Więc będzie trwał, ponieważ najsilniejszy gracz na planszy nie ma ochoty na zmianę reguł. Zayan konstatuje, że obaj byli w błędzie, zadając przerażające pytanie. I słuchajcie: co jeśli Amerykanie. Nie będą mieli ochoty utrzymywać porządku międzynarodowego, bo nie będzie im się to opłacać. To jest centralne pytanie wokół całości twórczości tego autora. Podsumujmy sobie, co mogłoby zachęcać Amerykanów do zapewnienia wszystkim kosztownego bezpieczeństwa na morzach i oceanach, co umożliwia handel międzynarodowy i wynikającą z niego globalizację. Handel międzynarodowy? Po odliczeniu handlu z Kanadą i Meksykiem, Amerykanie mają udział handlu międzynarodowego w PKB na poziomie Pakistanu. No więc nie. To może ropa i gaz. Niestety Stany Zjednoczone są jednym z największych eksporterów energii, a złoża wystarczą im na jakieś 300 lat. To, to może baza przemysłowa do produkcji. Stany Zjednoczone reindustrializują się w rekordowym tempie od kilku lat, co powoduje, że ich wymiana handlowa z Meksykiem już przekroczyła w wolumenie tą z Chinami. To może chipy. USA prowadzą aktywną politykę dywersyfikacji, żeby być mniej zależne od Tajwanu, tak w domu, jak i w paru innych punktach, czego oczywiście częścią jest inwestycja Intela pod Wrocławiem, za którą bardzo mocno trzymam kciuki. W zależności od obszaru, albo Amerykanie już nie mają interesów w podtrzymywaniu porządku międzynarodowego, albo aktywnie pracują nad tym, żeby móc go nie mieć. W efekcie Amerykanie zwracają się do wewnątrz, bo mogą, a świat pęka. Na początku na głębokich peryferiach. Tam, gdzie prymat nawet za dobrych czasów bywał chaotyczny. Kanał Suezki przestaje działać, przez co koszty frachtu z Chin do Europy wzrosną trzy razy, a ubezpieczyciele wymuszą na flotach handlowych okrążanie Afryki zamiast zasuwania przez Suez. Amerykanie mają to gdzieś. Europejczycy mają z tego inflację. Akurat teraz prezydentem jest Joe Biden, który jest zaangażowany w sprawy międzynarodowe. Ale jak prezydent się zmieni, to sprawy mogą się mieć mocno inaczej. Używając analogii z Atlasa zbuntowanego, Ameryka niedługo będzie mogła wzruszyć ramionami i uznać, że nie ma już ochoty być eksporterem i gwarantem bezpieczeństwa dla prawie całego świata, ponieważ 70 lat takiej polityki tylko wyhodowało jej konkurentów w postaci Chin czy Niemiec. Co za tym idzie, Amerykanie wstają i wychodzą, skupiając się na sobie i zachodniej hemisferze, ze szczególnym uwzględnieniem Meksyku i Kanady. Ta książka analizuje, co w takim scenariuszu stanie się. Z poszczególnymi krajami, które Zajan uważa za istotne na mapie świata: Niemcami, Wielką Brytanią, Chinami, Rosją, Iranem, Arabią Saudyjską, Brazylią i, co ciekawe, Argentyną. Każde państwo dostaje omówienie i prognozę na przyszłość oraz świadectwo. I pozwólcie, że przeczytam wam świadectwo, broszurkę, które od Zajana otrzymuje Argentyna, bo to istotne w kontekście niedawnej wygranej w wyborach profesora Javiera Milley. Granice. Argentyna jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie Andy na zachodzie, Atl Atlantyk na wschodzie. Jedyną rzeczą, która nadchodzi dla Argentyny, są sami Argentyńczycy. <noise> Zasoby. Argentyna może poszczycić się zawrotnym bogactwem minerałów i bogactw rolniczych. Jest wiodącym producentem wołowiny, szarej soi, srebra, miedzi, wina i oliwy oraz gazu ziemnego. Demografia. W przeciwieństwie do sąsiedniej Brazylii, Argentyna cieszy się stosunkowo młodym i zdrowym profilem demograficznym. Masowe dotacje dla robiących dzieci. Moc wojskowa. Hech, nie. Historia zamachów stanu, złego zarządzania i celowej demilitaryzacji tworzy armię argentyńską obiektem żartów. Jednak bezpieczne granice Argentyny i słaba lokalna konkurencja sprawiają, że siła militarna nie jest niezbędna. Gospodarka. Gospodarka Argentyny jest podręcznikowym przykładem dosłownie tego, jak decyzje polityczne mogą udaremnić nawet niemal idealne przewagi geograficzne, Wyjątkowa lokalna mieszanka polityki nacjonalistyczną, socjalistyczną, faszystowskiej zaowocowała falami masowej inflacji, odpływem kapitału i niespłacaniem długów państwowych. A jednak przyszłość Argentyny pozostaje jasna. Perspektywa. Gdy idee bardziej sprzyjające rozsądkowi się przyjmą, Argentyna będzie miała wszystko, czego potrzebuje, aby zdominować swoją okolicę. Jednym słowem restart. I choć Javier Milaj nie ma większości rządowej, to ma potencjał, by stanowić właśnie taki restart. Potencjał, jak już słyszycie, ma gigantyczny, więc jeśli uda mu się odrzucenie peronizmu, to może stać się U Ameryki Południowej. Geografia i demografia tego kraju mu na to pozwalają. I to nie jest jakaś wybitna przypowiednia z mojej strony. Nawal Ravikant postawił na X, czyli dawnym Twitterze, tezę, że Argentyna może udowodnić, że da się wygłosować z biedy. Pożyjemy, zobaczymy, ale samo to, że Argentyńczycy po tylu latach mają szansę na bycie odwrotną Wenezuelą, jest niesamowity. Jak więc widzicie, załamanie obecnego porządku międzynarodowego nie ma tylko i wyłącznie przegranych. Jest parę miejsc, które mogą na tym skorzystać, a przynajmniej nie stracić. Jednak poziom trudności rośnie, ponieważ wcale nie jest powiedziane, że Amerykanie muszą tylko zwrócić się ku wewnątrz i po prostu nie robić nic, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. Posłuchajcie. Czasy ładu były wyjątkowe nie tylko z punktu widzenia globalnego zarządzania, ale także historii Ameryki. W czasach poprzedzających ład polityka zagraniczna USA nie była przedmiotem konsensusu obu partii. Nie, Ameryka miała dwubiegunówkę, przeskakując w te i z powrotem pomiędzy różnymi rodzajami zaangażowania i obojętności. Wczesna wersja zaangażowania, zabarwiona nastrojami antybrytyjskimi, wciągnęła Stany Zjednoczone w wojnę w 1812 roku. Wczesna wersja izolacjonizmu, zabarwiona lokalnym imperializmem, zrodziła doktrynę Monroe. Odbudowa i wielki kryzys wygenerowały nowe impulsy izolacjonistyczne, natomiast wojna hiszpańsko-amerykańska i pierwsza wojna światowa postawiła Stany Zjednoczone w światło fleszy. Historycznie rzecz biorąc, pomimo tych huśtawek nastroju, w żadnej wersji amerykańskiej strategii Amerykanie nie byli fanami organizacji międzynarodowych, multilateralizmu ani ograniczania sobie pola manewru. W większości krajów takie wahania nie są częste. Zwykle położenie geograficzne krajów drukowuje z góry określone potrzeby strategiczne w DNA elit. Rosja musi rozszerzyć się na granice, które będą łatwiejsze do obrony. Japonia musi zabezpieczyć swoje linie zaopatrzenia. Niemcy muszą działać pierwsze, w przeciwnym razie ryzykują przytłoczenie. Brazylia musi szukać finansowania zewnętrznego. Takie wieczne potrzeby ograniczają opcje, skupiają umysły i sprawiają, że mniej istotne jest, która ideologia polityczna dominuje w danym momencie, ale nie w przypadku Stanów Zjednoczonych. Amerykańska potęga jest ogromna i odizolowana. Dopóki wzrost zagrożenia sowieckiego nie wymusił ponadpartyjnej jedności w ramach ładu, polityka amerykańska zmieniała się w zależności od ówczesnych namiętności politycznych. Teraz, wraz z końcem ładu, Stany Zjednoczone powracają do bardziej normalnego, strategicznie nieskrępowanego stanu. Przewidywanie działań Francji, Turcji czy Argentyny jest dziecinnie proste w porównaniu z odgadywaniem, co zrobią Amerykanie teraz, gdy uwolnieni są od obaw o kontekst i konsekwencje. Czyli, zdaniem Zajana, nie tylko Amerykanie wzruszą ramionami i pozwolą zglobalizowanemu światu się walić, ale też nie będą przewidywalni ani konsekwentni. Możemy przejść na przykład od wspierającego Ukrainę Joe Bidena do wyjścia Amerykanów z Europy w pierwszym tygodniu drugiej kadencji Donalda Trumpa. Ponieważ w tym odcinku raczej psujemy nastroje, pozwolę sobie na przewrotne pytanie. Czy w takim scenariuszu Amerykanie by nam o tym powiedzieli, czy po prostu by wyszli, ale do ostatniej chwili deklarowaliby ustami swojego ambasadora, że Ameryka i NATO nie oddadzą ani guzika? żeby nie tracić wpływu na bieg spraw, które się tutaj. Cała ta destabilizacja byłaby zresztą Amerykanom w praktyce na rękę. Gdyby na skutek zerwania się dostaw jedzenia i nawozów okazało się, że Chiny czeka, tak jak Zajan zapowiada, głód, ilość ludzi, która pragnie wyemigrować z Chin do bezpieczniejszych destynacji wzrośnie skokowo. A gdzie wzrośnie najbardziej? Do Białego Zamku na bezpiecznym wzgórzu, który nazywamy USA. Ale to przecież dynamika. Która może obowiązywać w wielu miejscach na świecie naraz. Transfer intelektualny, który w latach 30. i 40. odbył się z Niemiec do USA, ufundował ogromny postęp technologiczny tego kraju. Dzięki temu, że ludzie tacy jak Albert Einstein, Niels Bohr czy Werner von Braun trafili do Ameryki. Pamiętacie przecież ten wątek z Oppenheimera. Dlaczego ta historia nie miałaby się powtórzyć? Ale tym razem transfer miałby miejsce nie zawsze w warunkach wojennych i z wielu krajów. Ponure wnioski, ale i pouczająca i prowokująca do przemyśleń lektura. Jeśli masz mniej niż 40 lat, to wszystko, co pamiętasz w kwestii uwarunkowań politycznych, sytuacji gospodarczej, wisi na amerykańskim prymacie w świecie. Tylko o tym nie wiesz, bo jesteś trochę jak ryba, która nie wie, że pływa w wodzie, albo człowiek, który nie wie, że mówi prozą. Choć to jest nie do pomyślenia, czasami warto zastanowić się, co by było, gdyby wody nie było zawsze. Aż po brzeg. Komu polecam więc tą książkę? Ludziom, którzy chcą zrozumieć, jak działa globalizacja, i przy okazji, oczywiście, dowiecie się, jak może przestać działać. I takim, którzy stoją przed dużymi życiowymi decyzjami, jak spakowanie się i wyjechanie do jakiegoś kraju z perspektywą zostania tam na dwie dekady. Żeby zrozumieć, jak duża delta jest pomiędzy takimi decyzjami, wyobraźcie sobie, że w 2005 ktoś zastanawiał się nad spakowaniem się i wyjechaniem z Polski za słońcem i lepszą przyszłością do dwóch miejsc. Do wyboru mamy Wenezuelę i Meksyk. W 2005 wybór między tymi dwoma krajami nie był taki oczywisty jak dzisiaj, ale równie istotne byłoby podejmowanie decyzji o tym, do jakiego kraju zrobić ekspansję, w jakim wybudować fabrykę albo przejąć firmę. Jeśli stoicie przed tego typu wyborami, warto czytać książki o tym, jak działa świat, bo na peryferyjnej zawartości naszych głów za daleko nie zajedziemy i musimy się z tej peryferyjności w głowach wyrwać. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawimy kropkę bo nie chcę streścić wam całej książki, tylko zachęcić was do jej przeczytania. A poza tym chcę was zachęcić do tego, żebyście subskrybowali ten kanał. Peter Zion, This United Nations, serdecznie polecam wam tę pozycję i widzimy się w następnym odcinku.